Za chwilę pokażę coś, co jest w znacznym stopniu naprawdę szokujące dla naszych portfeli, co jest naprawdę niesamowite z drugiej strony dla naszych portfeli. Szanowni Państwo, proszę sobie wyobrazić, że w danym momencie mamy sytuację, że mimo tego, iż złota na świecie, a właściwie srebra na świecie, jest tylko około 7 razy więcej, według oficjalnych danych, niż złota, to srebro jest 83 razy tańsze yy, niż złoto. Co to oznacza? Że gdyby to była prawda, to w rzeczywistości srebro powinno podrożeć do jakichś 400 dolarów z dzisiejszych 32 dolarów. Szanowni Państwo, jeżeli to jest prawda, że srebra na świecie jest tylko 7, 8, może 9 razy więcej, to srebro nie powinno kosztować dzisiaj 32 dolary. To oznacza, że srebro dzisiaj powinno kosztować, Szanowni Państwo, około 350-400 dolarów, 300 dolarów, 380 dolarów. Mniej więcej między 300 a 400 dolarów, taka powinna być dzisiaj sytuacja. Czyli srebro dzisiaj, jedna uncja srebra nie powinna być tańsza 83 razy od złota. Bo powtarzam jeszcze raz: dzisiaj, jedna uncja srebra to 31 dolarów 71 centów, 31 dolarów 75 centów. Teraz, i proszę sobie wyobrazić, że złoto. To jest 2670 dolarów za jedną uncję. I teraz zadajmy sobie pytanie: co jest przecenione, a co jest niedocenione? Gdyby złoto było przecenione i brać pod uwagę cenę złota jako, złoto, jako cenę przecenioną, no to rzeczywiście jedna uncja złota powinna kosztować 7 razy więcej niż jedna uncja, jeżeli srebra, jeżeli dzisiejsza cena srebra to jest prawidłowa cena srebra, 32 dolary za jedną uncję. To biorąc pod uwagę to, ile na świecie jest srebra, bo podobno na świecie zostało wydobytych 1,7 miliona. Ton e, srebra 1,7 miliona ton srebra. Podobno do wydobycia jeszcze jest e, jakieś 500 tysięcy ton. Czy to jest wszystko prawda? E, czyli razem e, tych wszystkich ton srebra na świecie jest. Czy zostało wydobytych, czy zostanie wydobytych? To jest około 2,4 miliona tony, 2,3 miliona tony. Czy to jest prawda, szanowni Państwo? No, ja tego nie wiem, czy to jest prawda. Przecież ja nie badam ziemi. I ja dotykając ziemi swoją ręką nie jestem w stanie zbadać, ile jest srebra na kuli ziemskiej. Jednak, e, biorąc pod uwagę, jednak biorąc pod uwagę e, oficjalne dane, i jeżeli te dane są prawdziwe, to szanowni Państwo, jeżeli dzisiejsza cena srebra to jest normalna cena, no to złoto powinno, nie powinno kosztować więcej niż 224 dolary. Nie 2670 dolarów, a 224 dolary za jedną uncję, czyli te wszystkie uncje złota, te wszystkie uncje złota, te wszystkie monety uncjowe powinny kosztować yy, nie 10 tysięcy złotych, czy tam teraz to tam 11 tysięcy złotych, prawda? Co się codziennie zmienia, prawda? Czyli jedna uncjowa moneta. Według tego algorytmu nie powinna kosztować 11 tysięcy złotych, a powinna kosztować 900 złotych, czyli no 14 razy mniej, prawda? No według tego algorytmu. Jednak, jeżeli cena złota dzisiaj jest prawidłowa, a nawet niedoceniona, czyli złoto dzisiaj na przykład powinno kosztować 4000 dolarów a nie 2670, czyli dzisiejszy, nowy, następny rekord, bo dzisiaj następny rekord, bo przez ostatnie dni, każdego dnia e, jest osiągany nowy rekord ceny złota do dolara amerykańskiego, a także euro i funta. O tym też przypominam, że tak samo złoto się pnie i do funta, znaczy tak samo, podobnie, ale też są następne rekordy każdego dnia nowej ceny złota w euro, funcie i dolarze, czyli dolar, euro i funt tracą do e, ceny złota, ale jeżeli byśmy właśnie za Zakładali, że ta dzisiejsza cena to jest odpowiednia cena złota, to znaczy, że to srebro jest niedocenione, prawda? Bo 224, gdyby miała jedna uncja kosztować 224 dolary, to trochę, trochę mało, prawda? 224 dolary, trochę mało. To jeżeli, szanowni państwo, dzisiejsza cena to 2670 dolarów to jest normalna cena złota, to zakładając Ilość srebra i zapotrzebowanie na srebro, i yy, oficjalne dane. Dzisiejsza cena srebra mogłaby kosztować, Szanowni Państwo, bez żadnego problemu 300 dolarów, czyli 10 razy więcej, czyli 1000% więcej. 350 dolarów, Szanowni Państwo, 400 dolarów. A jeżeli, Szanowni Państwo, złoto jest niedocenione i złoto dzisiaj powinno kosztować 4000 dolarów, albo 5000 dolarów, albo będzie kosztować 5000 dolarów za pół roku. To wtedy cena srebra powinna według tego algorytmu kosztować, szanowni państwo, to jeżeli mamy 5000 5 podzielić powiedzmy na 8, prawda? No to jedna uncja srebra w pół roku podrożeje z 32 dolarów na 625 dolarów, czyli 20 razy, czyli 2000%. Szanowni państwo, ja nie mówię, że tak się stanie, ja nie mówię, że tak będzie. Szanowni Państwo, tylko tutaj badamy cenę srebra wobec złota, wobec oficjalnych danych, pod kątem naukowym, no bo to naukowcy mówią przecież, ile tego srebra jest. Srebra podobno zostało wydobyte i jest i będzie wydobytych tylko 2,4 miliona tony, prawda? Jeżeli w tym samym czasie jest około 250 tysięcy ton złota i 50 tysięcy ton złota ma być yy, jeszcze wyciągnięte, no to jeżeli weźmiemy przecież 2,4 miliony Tysięcy ton srebra podzielić na 300 tysięcy ton złota, no to jest 8 razy, prawda? 8 razy, 8 razy, 8 razy, ale według niektórych liczby to jest tylko 7 razy. 7 razy, więc według tych algorytmów, srebro za pół roku mogłoby kosztować 600 dolarów za jedną uncję, czyli tą taką jedną monetę. No, 600 dolarów to bardzo dużo, szanowni Państwo. Ja oczywiście nie mówię, że tak się stanie. Nie namawiam. A przepraszam, Szanowni Państwo, wezmę sobie łyka kawy, bo mi tak zasło. Ja nie mówię, że tak będzie, Szanowni Państwo, no ale tutaj odkrywamy różnego rodzaju liczby. Liczymy, używamy matematyki, dowiadujemy się, to jest wszystko wideo edukacyjno-informacyjno-naukowe, Szanowni Państwo. Nie namawiam nikogo do kupowania srebra, do sprzedawania srebra, do robienia czegokolwiek ze swoimi pieniędzmi. Powtarzam to yy, yy, kilkadziesiąt razy tygodniowo. Yy, I. Ale, szanowni Państwo, ale, jeżeli to jest wszystko prawda, jeżeli to jest wszystko prawda, jeżeli w rzeczywistości no tego srebra jest tylko tyle, yy, szanowni Państwo, jeżeli sre tego srebra jest tylko tyle, no są takie źródła, inne źródła jeszcze mówią inaczej, no ale jeżeli byśmy brali pod uwagę te źródła, no to. Szanowni Państwo, srebro dzisiaj by, powinno kosztować 300 dolarów za jedną uncję, a nie 30 dolarów. 300 dolarów za jedną uncję, a nie 30 dolarów. I teraz zastanówmy się, czy w historii ceny srebra dochodziło do takiej sytuacji, prawda? I co jest ważne, to jest ważne, bo w Polsce produkujemy, wydobywamy dużo srebra. To jest ważne, prawda? Proszę zobaczyć, Szanowni Państwo, co tutaj się dzieje. W roku już po, proszę zobaczyć tam, 70, proszę zobaczyć, który to był rok. Tutaj mamy, w roku 80, szanowni Państwo, jedna uncja srebra osiągnęła cenę 50 dolarów. 50, czyli, czyli, szanowni Państwo, w roku 80, 44 lata temu, szanowni państwo, 44 lata temu, 44 lata temu, cena srebra osiągnęła już 50 dolarów za jedną uncję. Następnie powtórzyła tą cenę w roku 11 i troszeczkę więcej tam 49,90, prawda, bo to było 47 prawie 48, tutaj prawie 50, tak 2 dolary więcej. No i dzisiaj mamy tylko 32 dolary za jedną uncję srebra. A srebro się zużywa. No wiadomo, że je produkują, wydobywają i tak dalej, no ale się srebro zużywa, bo złoto to chyba się nie zużywa. Chyba że się je bardzo eksploatuje, ale no srebro się zużywa. Prawda? czyli tego srebra ono jest wydobywane, ale go przez to jest coraz mniej, no bo się zużywa srebro, bo ono się korozji chyba poddaje, prawda? E, e, taka rzeczywistość, szanowni państwo, taka rzeczywistość, taka rzeczywistość, więc już w 80 roku cena srebra wynosiła 50 dolarów, szanowni państwo, 50 dolarów. Gdyby, gdyby wziąć pod uwagę tą cenę, no na przykład. W, w roku 70, szanowni Państwo, w roku 70, jedna uncja złota kosztowała 15 funtów. Dzisiaj to już jest 2000 funtów. No, dzisiaj to już, dzisiaj następny rekord do funta brytyjskiego złota: 1990 funtów, nie? I to jest 133 razy różnica, no bo w 70 roku 15 funtów, dzisiaj to jest 1990, no policzmy teraz już więcej, bo to wczoraj liczyliśmy 1990 funtów, podzielić na 15 funtów, szanowni państwo, to jest dobra, 132 razy, tak? No i proszę sobie wyobrazić, 132 razy złoto wzrosło do ceny funta od 1970 czy tam 1971, to nie ma znaczenia większego, prawda, czy to 70, czy 71, akurat dla tych kalkulacji, prawda, to jest druga rzecz, dlaczego 70, a 71, to już jest druga rzecz, to wtedy ma znaczenie, jeżeli chcemy wiedzieć, czemu to się to, wtedy zaczęło, to, ale to. Teraz tutaj, szanowni Państwo, liczymy matematycznie, prawda, więc... Gdyby założyć, Szanowni Państwo, że tylko 100 razy powinno srebro wzrosnąć, no to 50 razy 100, no to by było 5000 dolarów za jedną uncję. Szokujące, prawda? Aż niewiarygodne, no bo to jest dzisiaj 30 dolarów, tak? No ale o co chodzi, Szanowni Państwo? Już 11 lat temu cena srebra osiągnęła 50. Do... 11 lat temu, to jest 13 lat temu, a dzisiaj dolarów amerykańskich mamy 3 czy 4 razy więcej w przestrzeni. No to. Jeżeli w 2011 to już było 50 dolarów, no to dzisiaj właśnie jedna uncja, gdyby kosztowała 150 dolarów, to w ogóle nie mielibyśmy z tym żadnego problemu albo 100 dolarów, prawda? No dwa razy więcej tylko 100 dolarów, tak? Co w 13 roku, tak? W 2011. To 13 lat temu, Szanowni Państwo. W tym czasie była masowa produkcja dolarów, tanich kredytów, tych wszystkich tech spółek, te pieniądze tam siedzą, prawda, i tak dalej, tak, tylko żeby one, żeby to wszystko działało, no to do tego jest potrzebne srebro. Metale. Prąd. Prawda? Więc dzisiaj, dzi dzisiejsza bita cena to mogłaby być 100 dolarów. Chyba, że tego srebra jest więcej, że nas się okłamuje, że te dane są niewłaściwe, że właściwie srebra to nie jest 2,5 miliona czy tam 2,3 miliona na świecie, a jest nie wiem 10 milionów, 20 milionów. Może to po prostu nas okłamują, prawda? Może tego srebra jest tyle wpuszczane w tą gospodarkę, że jest go bardzo dużo. My tego nie wiemy, ja tego nie wiem. Państwo tego nie wiedzą, musimy polegać na danych oficjalnych, a na danych oficjalnych mamy sytuację, w której jest tego srebra tylko 2,4 miliona. A złota jest 300 tysięcy, znaczy się 244, szacuje się, że zostało czy 250 pi razy drzwi wy, już wydobyte w, w historii ludzkości, prawda? No ale zostało już tylko 50 tysięcy ton, czyli na 15 lat, bo jeżeli 3000 ton jest rocznie wydobywanego złota, no to za 15 lat skończą się rezerwy złota na świecie nam znane i podawane do ogólnej świadomości. Może to jest wszystko kłamstwo, no ale takie są dane, no nie mamy innych, no takie mamy dane, wszędzie tak mówią, piszą, prawda. No taka sytuacja, szanowni Państwo, za 15 lat skończą się rezerwy złota i w takim tempie y, też się skończą rezerwy srebra. Za 20 lat skończą się rezerwy, za 30 lat skończą się rezerwy srebra, za 15-20 lat skończą się rezerwy złota, e, a każde inne złoto, każde inne srebro pewnie będzie bardzo trudno uzyskiwalne, chyba że po prostu nas się okłamuje, no i tyle, prawda. Wiecie, no ja nie wiem, czy została zbadana Antarktyda, czy Arktyka, to tam jeden to tylko lód, to Antarktyda to nie lód, prawda? Tam jest, prawda? Tu jest, pewnie jest tego więcej. Czy nas oszukują, czy nie? Wiemy, że szanowni państwo, na podstawie danych, na podstawie danych tutaj tego wykresu historii ceny srebra, gdy już w 1980 roku cena srebra dotarła do 50 dolarów, szanowni państwo, e, dzisiaj to jest, e, w 2011 to się powtórzyło, troszeczkę przekroczyło te 50 dolarów, dzisiaj to tylko 32 dolary, szanowni państwo. Jak, gdyby dzisiaj srebro było po 100 dolarów, to byśmy się w ogóle nie obrazili, i byśmy się zastanawiali, dlaczego tak mało, dlaczego tak mało. Dlaczego tak mało, jeżeli tego jest coraz mniej? No to ta cena w pewnym momencie musi tak dramatycznie wybić. Jeżeli to jest wszystko prawda, jeżeli tego srebra jest rzeczywiście tak mało, jeżeli tego srebra, jeżeli rezerwy złota na świecie skończą się za 15 lat, to dochodzimy, szanowni Państwo, do takiego, bo wiecie, bo takie to, podobnie jest z krypto, prawda? Z krypto jest tam, że te krypto się tam, tych yy, 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 bitcoinów, prawda, ma być wyprodukowana jakoś ograniczona ilość, prawda, maksymalna i dlatego to, Potem będzie rosło. Tak samo jest ze złotem. Go już po prostu nie będzie, więc nie będzie można wyprodukować złota, wyciągnąć go z ziemi, prawda? Gdzieś tam jakiś samorodek się trafi, prawda? Kawałeczek. Czy coś, ale po prostu to będzie całe wyciągnięte, a jak będą się trafiać, no to, to i tak będą pewnie małe złoża, prawda? Więc, szanowni Państwo, według tego algorytmu srebro jutro mogłoby kosztować 100 dolarów, a według ilości srebra, a ilości złota, które są podawane do publicznej wiadomości, to dzisiaj srebro, gdyby miało mieć podobne proporcje do złota, no to dzisiaj srebro mogłoby kosztować 7 razy, przepraszam, to byśmy musieli tą cenę złota 2670 na te podzielić 8, no to 333 dolary, prawda, 10 razy więcej dzisiaj srebro powinno wtedy kosztować, szanowni państwo, no i tym akcentem zakańczam, oczywiście nie namawiam nikogo do kupowania srebra, prawda, to wcale tak nie musi być, mogą opodatkować srebro, Mogą zakazać złota. No, wszystko się może zdarzyć. Mogą podwyższyć wysokie oprocentowania. Wszystko się, szanowni państwo, może zdarzyć. No, ale wiecie, no, w 1939 szanowni w, 30, w 1938 jedna uncja srebra kosztowała 47 centów. A 40 lat później, szanowni państwo, kosztowała 50 dolarów jedna uncja. Czyli no. Wszystko się może zdarzyć, Szanowni Państwo. Pozdrawiam, cześć!